Halo, halo, dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich. Nazywam się Dominik Jarczewski i jestem regentem polskiej prowincji Dominikanów. Witam Was serdecznie. Dajemy sobie chwilkę na to, żebyśmy się zebrali. Moim gościem jest dzisiaj mój współbrat Paweł Jamrus z Rzeszowa, który jest bohaterem akcji Konstelacja. Musiałem się zawsze pilnować, od kiedyśmy tę wspaniałą nazwę wymyślili, żeby nie powiedzieć akcja Grawitacja, bo co nie byłoby aż takim dużym błędem, bo to parę lat temu Rzeszów pod tym hasłem zbierał pieniądze na podłogę, na posadzkę do kościoła, a z Rzeszowa jest ojciec Paweł. Pawle, witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Witam się z Państwem, Dominiku. Słuchajcie, widzę, że się logujecie. Pozdrawiamy się wszyscy. Napiszcie, skąd jesteście. Dzisiaj będę trochę odpytywał Pawła ze Świętego Tomasza, z tego, co go pasjonuje w filozofii, w teologii. Paweł wraz z sześcioma innymi braćmi jest bohaterem akcji Konstelacji. Zbieramy pieniądze na ich studia, na ich projekty naukowe. Natomiast dla Pawła no, przydarzyła się taka niesamowita okazja, żeby przez najbliższy rok mógł przygotować się już do właściwych studiów doktoranckich w Stanach Zjednoczonych pod okiem no, niesamowitej autorytet w dziedzinie filozofii, filozofii Tomasza, filozofii religii, metafizyki klasycznej, ale też współczesnej, profesor Eleonore Stamp, która zresztą też jest tercjarką dominikańską. I ponieważ ta okazja tak szybko się nagle nadarzyła i w ogóle jest taką niesamowitą okazją, no to dlatego też zbieramy pieniądze, żebyśmy mieli za co Pawła wysłać. Profesor Stan będzie za darmo prowadziła z nim prywatne seminarium. Nasi bracia w St. Louis już zgodzili się go przyjąć, znalazło się dla niego miejsce, co nie było takie oczywiste, bo ta prowincja ma ostatnio całkiem dużo powołań. No, ale musimy jeszcze mieć pieniądze, żeby miał za co w tym czasie przeżyć. I dlatego je zbieramy. A jak zbieramy te pieniądze i wysyłamy Pawła, no to dzisiaj odpytamy Pawła, po co na te studia chciałby wyjechać i co na te studia zabiera. A jak się jedzie na studia, to zabiera się nie tylko zeszyty, może bardziej laptopa i szczoteczkę do zębów i dezodorant, to się przydaje na studiach, ale pytania. Nie wysyłam braci po to, bo nie mają niczego lepszego do roboty, ale wysyłam po to, żeby potrafili odpowiedzieć na wasze pytania. I tak jak na każdym naszym spotkaniu, ja tutaj jestem, można powiedzieć, takim statywem na mikrofon, a głos jest wasz. I bardzo was zapraszam w czasie całego naszego spotkania, żebyście zadawali ojcu Pawłowi pytania. Te pytania można zadawać na czacie. Zaglądam na czat i pozdrawiam Elę z Monachium. Pozdrawiam Grzybka z Rzeszowa, Pawła z Wadowic. Jest z nami też Warszawa. Pozdrawiam Martynę. Pozdrawiam Teresę. Parę osób, mam wrażenie, że znajomych. W szczególności pozdrawiam drużynę Dominika. O czym jest drużyna Dominika, to jeszcze powiem pod koniec, ale już was, jak tutaj widzę, jesteście zalogowani, bardzo gorąco pozdrawiam. Cieszę się, że jesteście z nami. I tak jak mówiłem, chcemy wysłać Pawła do Stanów z konkretnymi pytaniami. Na te pytania jest miejsce, można je już od teraz zadawać w naszym czacie. Ja będę je dobierał tak, żebyśmy się nie pogubili w wątkach. Na naszych dotychczasowych spotkaniach udało nam się na wszystkie chyba pytania odpowiedzieć, więc są spore szanse, że tym razem się nie da, ale jak co spotkanie podbijam stawkę, żebyście zadali tyle pytań, że się nie wyrobimy. No i ponieważ no, ojciec Paweł dopiero na studia się wybiera, chociaż się dobrze zapowiada, no to też możliwe, że nie na wszystkie pytania znajdzie odpowiedź. Natomiast nie ma nic do stracenia, wówczas będziemy odpowiadać korespondencyjnie na te pytania, a ojciec Paweł będzie wiedział, co ma studiować i z czego ma się przygotować. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Za chwilkę już zaczniemy takie regularne spotkanie. A ja na wstępie chciałbym zadać to pytanie, które zadaję każdemu z naszych braci.
Pawle, jak to się stało, że jesteś dominikaninem? Ta historia jest, wydaje mi się, dosyć taka prosta, ponieważ ja mam wrażenie, że prawie zawsze byłem najmłodszy w zakonie i wśród braci, więc chciałoby się powiedzieć, że no, urodziłem się, wychowałem i wstąpiłem do zakonu, mając już tak naprawdę 20 moje urodziny w nowicjacie, zaraz po przyjęciu habitu. Natomiast to, co mnie do zakonu przyciągnęło, oczywiście cały proces rozeznawania, powołania i decyzji był takim złożonym i stopniowym, jakimś właśnie rozciągniętym w czasie też procesem. Po prostu w pewnym momencie jakoś zorientowałem się, że chcę być zakonnikiem, że chcę być w zakonie, a gdzieś z biegiem czasu też zorientowałem się, że jest taki zakon, który mi bardzo odpowiada, mianowicie właśnie zakon kaznodziejski, w którym łączą się elementy, które były mi bliskie, które jakoś poszukiwałem, mianowicie zgłębianie Ewangelii, zastanawianie się nad Ewangelią, życie takie ewangeliczne. I tutaj mnie jakoś Święty Dominik bardzo, bardzo, bardzo zainspirował, kiedy się o nim dowiedziałem, kiedy przeczytałem jakąś książkę o Świętym Dominiku, ale też zakon, w którym właśnie to studium, czyli uczenie się, czyli poznawanie, czyli też filozofia, która od dosyć wczesnych moich jakichś lat świadomości stanowiła przedmiot mojego zainteresowania, w którym to ta filozofia jest wprzęgnięta w cały pomysł na zakon. Było mi się właśnie też jakoś szalenie interesujące, ale również liturgia, ten taki wymiar wspólnotowy naszego życia, że to jest wspólnota zakonu, która celebruje liturgię. Cała ta mozaika różnych rzeczy sprawiła, że jakoś odnalazłem się w tym charyzmacie, chyba tak to trzeba powiedzieć, że zobaczyłem, że ten zakon ma jakąś taką strukturę, która mi się wydaje logiczna i też pasuje do mnie, do moich zainteresowań. Do tego, co poszukuję, co jakoś chciałbym realizować w swoim życiu. Więc to było takie bardzo proste poznawanie. Tak naprawdę ja najpierw czytałem o Dominikanach i gdzieś z książek poznałem zakon. Potem dopiero poznałem zakonników. Na koniec końców sam się nim stałem, jak widać zresztą. Super. A jak rozumiesz to, co powiedziałeś, że no właśnie filozofia jest ważna w naszym zakonie? Bo nie wiem, czy jakbyśmy zrobili ankietę wśród naszych braci, to gdzieś tam nawet umieścili jako podpowiedź filozofię, na którym miejscu by się znalazła. Można być dominikaninem. Znaczy, no, filozofię na jakimś etapie trzeba studiować. To owszem, pierwsze 2,5 roku to są studia filozoficzne. Zależy nam na tym, żeby były dobrej jakości, a ponieważ ja sam jestem filozofem i za tę działkę odpowiadam, to pilnuję, żeby bracia tutaj wyszli dobrze przygotowani, no ale da się przejść formację, da się jakoś prześlizgnąć przez filozofię. Dlaczego jest taka ważna dla ciebie? Dla mnie, czy w ogóle dla zakonu? No, twoim zdaniem dla zakonu, może tak. Moim zdaniem dla zakonu filozofia jest ważna na takich chyba dwóch sferach, czy na takich dwóch płaszczyznach, nie? Że po pierwsze jest ważna dla każdego. W jakimś sensie musi być ważna dla każdego. W jakim sensie? Myślę, że w takim, w jakim nas uczy myślenia, tak? Że naszą duchowością jest przeżywana i głoszona Ewangelia, a przeżywać nie da się tylko, albo nie chcemy przeżywać Ewangelii tylko emocjonalnie, ale chcemy też przemyśleć Ewangelię, tak? I tutaj filozofia jako takie narzędzie naszego myślenia, jako coś, co nas uczy wychodzić poza utarte schematy i coś, co jest może oczywiste dla naszej takiej refleksji codziennej. Właśnie ta filozofia jako szkoła myślenia to jest z pewnością ważne dla każdego. To Yves Congar, jeden z naszych braci, powiedział, że teologia jest formą, jaką przyjmuje wiara w umyśle człowieka myślącego, a żeby mieć teologię, musimy mieć filozofię, ponieważ filozofia to jest, nas podprowadza pod teologię właśnie przez nasze myślenie, przez to, jak wychodzimy z tych oczywistych kategorii naszej codzienności. Ja myślę, że dla każdego dominikana, chcąc, nie chcąc, filozofia w jakimś sensie, na jakimś etapie musi być ważna.
Czy sobie bracia zdają z tego sprawy, czy czasami woleliby mówić, że nie jest ważna, ale jest tak naprawdę. Natomiast dla niektórych powinna być ważna, szczególnie. I to tu bardzo mi się spodobało to, co ojciec Boheński kiedyś powiedział, że filozofowie w kościele są takimi ludźmi odpowiedzialnymi za czyszczenie kanałów, tych kanałów, którymi przepływa proces myślenia. I tutaj i to rzeczywiście jest ważne, żeby takie zgłębianie prawdy czy poszukiwanie prawdy w jakiś sposób doskonalić, oczyszczać przez tę filozofię, którą się niektórzy zajmują tak wprost i bardziej profesjonalnie, czyli tacy, którzy w jakiś sposób pomagają z tym, czy albo pomagają filozofii tej popularnej, tej, która jest dla wszystkich tak naprawdę, nie? Braci, wszystkich No Dominikanów. dobrze, filozof jako kanalarz. No to tego jeszcze nie słyszałem, ale muszę się z tym chyba pogodzić. Słuchajcie, raz jeszcze witam serdecznie tych wszystkich, którzy w międzyczasie dołączyli. Zachęcam do zadawania pytań ojcu Pawłowi. No, ponieważ jeszcze nie ma żadnych pytań, to ja zacznę. Mamy dzisiaj rozmawiać o świętym Tomaszu, o świecie według świętego Tomasza. No to dobrze, no to zacznijmy od takiego pytania, dlaczego warto dzisiaj zaglądać do świętego Tomasza, tak? No może to już przeszłość. Po co dzisiaj zaglądać do Tomasza? Myślę, że tutaj można cały szereg różnych odpowiedzi proponować, natomiast co mi się wydaje jest takie najistotniejsze dla takiego czytelnika, który po prostu jakoś chce zrozumieć nawet wiarę chrześcijańską, no to jest dobry punkt wyjścia, tak? To, że ta Tomaszowa synteza, jak się ją weźmie, to ona w jakiś sposób właśnie uczy nas tej refleksji, uczy nas tego rozumienia wiary, tego przeżywania naszej wiary, czy przemyśliwania naszej wiary. I to jest takie zupełnie podstawowe. To się przydarzyło mi. Ja powiem o sobie, może nawiązując do poprzedniego pytania, że wydaje mi się, że moje zainteresowanie świętym Tomaszem, w ogóle o którym powiedział mi mój tata, że był taki ktoś, to było stawianie sobie pytań dotyczących wiary, dotyczących tego, w co tak naprawdę wierzę. I święty Tomasz jako próba odpowiedzi, tak, z jego bardzo poukładanym, chociaż trochę może takim hermetycznym systemem, ale jednak daje jakąś taką próbę poukładania tego wszystkiego, czy odpowiedzi na trudności. Może więc święty Tomasz stać się tak naprawdę partnerem każdego z nas w poszukiwaniu, w stawianiu sobie pytań, i w jakiejś zdroworozsądkowej odpowiedzi, że mimo wszystko, jakbyśmy poczytali sobie Tomasza, to te jego odpowiedzi na jakimś tam poziomie są w miarę dla każdego chyba zrozumiałe, jeżeli ktoś jest w stanie poświęcić na to trochę czasu i energii, jako taki właśnie partner do poszukiwania. Ten, kto uczy, że wierzyć, to nie znaczy odsunąć na bok pytania, ale zupełnie przeciwnie, że to jest. Wierzyć to znaczy zadawać sobie szereg pytań. I myślę, że to jest takie najistotniejsze dla nas, dla chrześcijan. No dobrze, powiedziałeś o tym, że Tomasz daje taką prostą wizję. Ja trochę wejdę w adwokata diabła, albo w diabła adwokata, nie wiem. W każdym razie, skoro święty Tomasz to jest doktor anielski, to chyba tylko właśnie adwokat diabła nabiera tutaj szczególnego znaczenia. Powiedziałeś o tej prostocie, no ale od prostoty niedaleko do prostactwa. To może jest taka pokusa, żeby wszystko było poukładane, a życie jest skomplikowane. Ten Tomasz może nie odpowiada na taką tęsknotę, żeby wszystko było prostsze, żeby były gotowe odpowiedzi, gotowe formułki, no i żeby tak przymknąć oczy na to wszystko, co jest złożone, co się nie mieści w schemacie. No może Tomasz to taka ucieczka od skomplikowanych czasów do bardzo prostych idei. To myślę, że to może być ucieczka, jeżeli czytamy świętego Tomasza jako taki podręcznik albo jakąś taką wyrocznię, która nam odpowie na wszystkie nasze sprawy, to oczywiście może stać się ucieczką. Kto wie, czy się nie staje czasami, ale to już jest to, w jaki sposób my czytamy świętego Tomasza. Natomiast
Możemy go czytać i przyjmować to, co on pisze, i do widzenia, a możemy go czytać, no właśnie, jako partnera naszego dialogu, partnera naszego poszukiwania, czyli tego, od którego my mimochodem niejako przejmujemy sposób naszego rozumienia i sposób naszego poszukiwania, a ten sposób świętego Tomasza właśnie prostacki z pewnością nie jest, w tym sensie, że jego prowadzenie dyskursu właśnie polega na pytaniach, zarzutach, cytatach, argumentacjach, odpowiedziach. Pod tym względem raczej jest takim wieloaspektowym myślicielem, więc to myślę, że taka propozycja czytania świętego Tomasza właśnie jako partnera, od którego uczymy się, no właśnie, charakteru naszego poszukiwania, że to jest bardzo, bardzo cenne. Dobrze, o ten charakter bym się na pewno dopytał, ale wy macie pierwszeństwo i mamy pierwsze już z kilku zadanych pytań. Jak ich nie zadamy, to ja jestem w stanie zagadać was, a nie o to chodzi. Grzybek XYZ pyta, który z dowodów na istnienie Boga jest ojcu najbliższy? Tomasz, jak rozumiem. Chociaż pytanie tego nie dookreśla, więc rozumiem, że może być jakiś też nie Tomaszowy dowód na istnienie Boga. Więc Tomasz odpowiedział, że Anzelm Miański, którego Tomasz nie przyjmował, ale nie zrobię mu tej złośliwości, który jest mi najbliższy. Myślę, że one w ogóle stanowią raczej taką mozaikę dosyć komplementarną w zasadzie, powiedział. Ale zdaje się, że w ogóle takim trzonem dowodu świętego Tomasza jest jednak z tego bytu koniecznego, że musi istnieć byt, którego, to się sprowadza w ogóle do samych fundamentów metafizyki Tomasza, musi istnieć byt, który jest konieczny jako fundament całej rzeczywistości. Pod tym względem te drogi Tomaszowe się zazębiają dosyć ze sobą, że to odniesienie do bytu koniecznego tutaj jest, myślę, dla Tomasza i dla całego jego systemu takie bardzo fundamentalne. No i chyba to jest taka główna myśl tych dowodów. No widzisz, ale tutaj żeśmy weszli już w taką metafizykę, tak? Pojawiły się pojęcia byt konieczny, byt przygodny. No to są pojęcia, no, które trochę czasu zabiera, zanim się je zrozumie. Czy warto w ogóle wchodzić w ten system Tomasza, tak? No bo Tomasz pisze bardzo ciekawe rzeczy o tym, czym są sakramenty chociażby, ma bardzo ciekawą też teologię moralną. Poprzednim razem z ojcem Markiem Rospuchowskim rozmawialiśmy, jak nie słyszeliście, to zachęcam, tutaj gdzieś w historii znajdziecie zapis tego spotkania. I to są, myślę, jak się w to wczytać, bardzo ciekawe rzeczy, no ale właśnie trzeba wejść w ten hermetyczny system. I pewnie zawsze jakiś system jest potrzebny. Tak? No nie da się uczyć biologii molekularnej, czy nie da się uczyć, nie wiem, jakiejś topografii, topologii matematycznych bez wejścia w bardzo określony język i też schematy. No a czasem może zadać pytanie, czy czasem zgłębienie systemu no nie przerasta, czyli ta forma nie przerasta treści, które zyskujemy. Co byś odpowiedział na takie właśnie trochę usidlenie przez system, czy obciążenie systemem? Ładne. Wydaje się, że jednak warto, nie? Że ta metafizyka świętego Tomasza jest tak mocno arystotelesowska, a więc chociaż z dużymi elementami Platona, że zgłębiwszy świętego Tomasza, czy zrozumiawszy jego zagadnienia, już mamy wtedy bardzo dużo takiej drogi do Arystotelesa i do Platona przerobionej za sobą, że to już stało się taką wykładnią na tyle klasyczną, że nawet jeżeli się z nią nie zgodzimy, a to przynajmniej będziemy mieli taki język, do którego tradycja filozoficzna się odwołuje. To znaczy język, który w jakiś sposób odpowiada takiemu myśleniu zdroworozsądkowemu, choć już bardziej refleksyjnemu niż ten, którym się posługujemy na co dzień. I w tym sensie to jest warto, nie? Że tak, że to nam uruchomi jakieś myślenie, a jednocześnie da dostęp do całej sfery właśnie takiego języka filozoficznego klasycznego, który gdzieś tam zawsze się będzie w filozofii przebijał. Okej, okay, a już tu mi się kolejne pytania w głowie kołaczą.
ale oddaję głos MM. A jest świetne pytanie i zaznaczam, jak sobie z nim poradzisz. Słyszałam ostatnio, że, i tu cytat, trudno posądzać Dominikanów o tomizm. Jak to rozumieć? I czy faktycznie jest tak, że różne zgromadzenia zakonne inaczej patrzą na Tomasza, a jeśli tak, to dlaczego? Czy jeszcze raz, czyli trudno posądzać Dominikanów o tomizm. No jaśnie. To jest bardzo Jesteśmy ciekawe. tomistyczni, czy nie jesteśmy tomistyczni, prawda? Ja myślę, że no jeżeli spojrzeć historycznie, to tak, to rzeczywiście jakoś zakon kaznodziejski był, zwłaszcza tutaj na przestrzeni wieków, powiedzmy, był zakonem, którym ta doktryna obowiązująca to był taki tomizm, wręcz taki neoscholastyczny, chociaż u jezuitów świętego Tomasza też musieli czytać wszyscy i wszyscy mówili, że są tomistami, tylko niektórzy mówili, że my jesteśmy naprawdę, a wy nie jesteście naprawdę. Takie nawet zarzuty, że niektórzy są tomistami tylko z nazwy, a nie w rzeczywistości i tak dalej. Jak ja bym popatrzył na to dzisiaj, ja bym nie chciał się utożsamić naszego zakonu jako zakon takiego tomizmu, bo jakby nie jesteśmy Ordo Tomisticorum, prawda, tylko Ordo Predicatorum. Dlaczego? Myślę, że z tego powodu, że tomizm raczej kojarzy się jako taki zamknięty, neoscholastyczny system, do którego nie trzeba wracać po prostu, prawda? W czytaniu świętego Tomasza na pewno nie chodzi o takie jakieś siermiężne wracanie do systemu neoscholastycznego, który zresztą w niejednym miejscu od świętego Tomasza odbiega, jest tylko jego interpretacją. Właśnie tutaj są wiele kwestii, można tu poruszyć, czy tych komentatorów świętego Tomasza. Tak jak Tomasz był wydawany, to nieraz z komentarzem już Kajetana, który interpretował, jak należy rozumieć Tomasza, tam gdzie Tomasz sam tego nie mówił. Więc tomizm to dla mnie zupełnie co innego niż Tomasz, prawda, że to moim zdaniem, i to jest jakaś taka moja teza, że Tomasza należy czytać jako klasyka, prawda? A klasyków nie czyta się w taki sposób, że chcemy ich przepisywać i chcemy teraz pisać jak Mickiewicz czy coś takiego. To byłoby dziwne, to byłoby sztuczne, ale przecież nikt nie mówi, żeby tego Mickiewicza nie czytać i się nim w jakiś sposób nie inspirować, prawda? I zupełnie identycznie jest z Tomaszem. Czy wracając do tej kwestii języka, to wydaje mi się, że przerobienie sobie tego świętego Tomasza razem z tą metafizyką klasyczną, że to jest taka nauka łaciny, nie? Że jak ktoś chce porządnie się nauczyć języków romańskich, no to głupio tam chociaż trochę nie kojarzyć tej łaciny, nie? Czy zupełnie jakiś, albo nie wiem, albo może angielski, jak chcemy się uczyć czegoś, czy jakoś posługiwać się we współczesnym świecie, może angielski to nie, ale zostańmy przy tej łaciny, prawda? Że to nie jest tak, że uczenie się łaciny jest po to, żebyśmy ją mówili na co dzień, tutaj do was, na przykład zamiast polskiego, ale jednocześnie jak chcemy być lingwistami, no to trzeba ją znać, żeby rozumieć pewne mechanizmy w językach nowożytnych, współczesnych. Prawda? Więc czy trudno Dominikanów posądzać o tomizm? Ja świętego Tomasza bym nie do końca może posądził o tomizm, tak bym powiedział. Czy dostrzegam różnicę pewną, że co innego Tomasz, co innego tomizm, prawda? Tomizm jest interpretacją Tomasza moim zdaniem, bo mam nadzieję, że nikt z braci tomistów się na mnie nie obrazi, ale wydaje mi się, że tak jest, że u Tomasza są też pewne luki, pewne przestrzenie, w których on tak naprawdę nie odpowiada. I w historii, w wielkim sporze o łasce, na przykład, tomiści mówili coś, czego Tomasz tak naprawdę nie zajmował stanowiska, ale stanowisko naszych braci Dominikanów w sporze z jezuitami było określane jako takie tomistyczne, nie? Ale to zupełnie znaczyło co innego niż to, co mówił Tomasz. No właśnie, właśnie. Tutaj ojciec Paweł Krupa, którego gorąco pozdrawiamy, komentuje, stary ojciec Hauke Ligowski mawiał, że to nie zakon jest tomistyczny, tylko Tomasz jest dominikański. Jeden z naszych prowincjałów też nam mówił kiedyś, że właśnie nie zapomnijcie, że waszym ojcem jest Dominik, a
Święty Tomasz jest beatem. Też myślę, że akurat Święty Dominik też bardziej widziałby się w roli beata niż ojca, no ale to już zostawmy tej licencji poetyckiej. No właśnie, to można by rzeczywiście taką tezę postawić, czy taką hipotezę, czy Tomasz był tomistyczny, czy Tomasz był tomistą. No ale to pewnie nie tylko Tomasza dotyczy. Ja mam mnóstwo pytań, ale trzymam się tej zasady, że wy macie pierwszeństwo, więc wracam do pytania, które nam się już jakiś czas temu pojawiło od Martyny. Na jakie trudne pytania odpowiada filozofia świętego Tomasza? Na jakie trudne pytania odpowiada filozofia świętego Tomasza? Myślę, że takim trudnym pytaniem, ale bardzo ogólnym jest to, w jaki sposób pogodzić Boga i świat, albo pogodzić łaskę i naturę. Że to mi się wydaje takim hiperproblemem. I to takim, z którym mierzy się każdy wierzący człowiek. Jak pogodzić tę sferę religijną, sferę łaski, tego, że Pan Bóg, że On nas stworzył, że nas podtrzymuje w istnieniu, jak właśnie Święty Tomasz mówi, a tym, że my mamy jakąś swoją autonomię, że mamy w jakiś sposób swoją naturę, że mamy swoje pragnienia. Jak te dwie sfery pogodzić, nie? Że to jest takie zagadnienie węzłowe, chyba bym powiedział, świętego Tomasza, które łączy się z wieloma wątkami. I właśnie to, jak to święty Tomasz w tej swojej znanej zasadzie mówił, że łaska nie niszczy natury, ale na niej buduje i ją udoskonala. Że ten model właśnie w jakiś sposób u świętego Tomasza jest jakaś propozycja łączenia świata z Bogiem, jako dwóch rzeczywistości, które nie są sobie sprzeczne, które są w jakiś sposób sobie podporządkowane, to znaczy jest Bóg, który stwarza, jest początkiem i końcem świata, ale nie zabiera temu światu jego właściwej autonomii. A z kolei, że ten świat, człowiek, natura zyskuje swoje jakąś pełnię i udoskonalenie właśnie w samym Bogu. Swoją drogą to jest jeden z tych wątków, które są Tomaszowe, a niekoniecznie tomistyczne. A to jest w ogóle niesamowicie ciekawy wątek. Nie wiem, czy wy to słyszycie też, jak Paweł mówi, ale mi od razu na myśl przychodzą te wszystkie kwestie związane, no właśnie, z różnymi niekoniecznie zdrowymi formami duchowości, tak? Które to nie jest wcale jak są jacyś katarzy, czy jakieś inne sekty, jakieś inne dziwne grupy, ale rzeczy, które, no włączcie sobie YouTube'a, posłuchajcie różnych konferencji, tak? Różnych kaznodziejów. Niekoniecznie dominikańskich, mam nadzieję, że nie dominikańskich, chociaż nie mamy takiego narzędzia cenzury i inkwizycji, sprawdzania, co nasi bracia wrzucają. Mam nadzieję, że chociaż pod tym względem jakichś głupot nie wrzucają. No ale właśnie tego typu takie duchowości, jakie pseudoteologie, że no, pomódl się i wszystko załatwi się, tak? Masz raka, to po prostu się więcej pomódl, nie lecz się. Albo no to taki może był ekstremalny przykład, tak? Ale na przykład też nie korzystaj z pomocy psychologicznej, nie rób tego, nie rób tamtego. No a jak masz wierzyć, to w ogóle masz wszystko w sobie zniszczyć i będziesz wtedy taki pełnoduchowy, tak? Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal, Panie, byś został tylko Ty. Tak? No to tak śpiewamy, tak się modlimy czasem, a nie wiem, co Tomasz by na to powiedział. Myślę, że mu by się to nie spodobało, ale. Nie łączę, nie mam takich jakichś nadzwyczajnych talentów, żeby łączyć się z duchem Tomasza i żeby mi szeptał na ucho, co miał na myśli. Może neotomiści w XIX wieku mieli takie poczucie, ale ja przynajmniej do czegoś takiego nie mam pretensji. To słuchajcie, kolejne pytanie. Pytanie od Grzybka raz jeszcze. Jak bardzo święty Tomasz bazuje na Arystotelesie? Czy można czytać dzieła Tomasza bez wiedzy o Arystotelesie, Platonie? Czy da się zrozumieć Tomasza bez wiedzy filozoficznej?
Warto próbować, mi się wydaje. Zdaje mi się, że tak. Ja Świętego Tomasza zacząłem czytać bardzo wcześnie. Nie Ile lat pamiętam. miałeś? Na które urodziny? Pod choinkę, w którym roku dostałeś Tomasza? Sumę. Sumę sobie sam kupiłem. Była promocja wtedy w drodze, jak ją wydali. A to suma contra gentiles w takim razie, jak w drodze. Ile lat miałem, to musiałbym policzyć, ale to było w gimnazjum. Więc tak, więc do szkoły chodziłem. I na pewno będą fragmenty niezrozumiałe, zwłaszcza z jego trudniejszych, tam specjalistycznych traktatów, to będą niezrozumiałe. Natomiast tak, ze sumy teologii, czy właśnie z sumy przeciwpoganom, jak to tytuł nosi, Contra Gentiles, to myślę, że tam już, że tam bardzo duża część już będzie zupełnie taka zrozumiała. Zwłaszcza te takie wątki teologiczne, niespecjalistyczne, czyli na przykład czwarta księga sumy przeciwpoganom. To ja ją przeczytałem, pamiętam, w pierwszej klasie liceum. I to się da, nie? Na pewno nie wszystko się zrozumie, ale mi się wydaje, że najlepiej się przekonać samemu, że często jest tak, że my się tak przygotowujemy, że czytamy tam 10 tysięcy wstępów różnych książek do jakiegoś autora, to jest po prostu usiąść i go posmakować, nie? Że nikt nam nie każe czytać od deski do deski wszystkiego i tak też nie, chyba nie warto próbować do Świętego Tomasza. Chociaż układ sumy jest taki, że rzeczywiście warto zaczynać od początku i iść dalej, ale myślę, że warto próbować. A czy Święty Tomasz się bardzo opiera na Arystotelesie? Tak, no bardzo. Zwłaszcza w tym pojęciu materii i formy, w takim technicznym swoim języku, to tak, ale można poznać jego metafizykę, nie studiując wcześniej Arystotelesa, tylko już po prostu studiując tę metafizykę tomaszową, do którego wstępów też jest całkiem sporo pozycji. No tak, no, suma no, to był podręcznik dla kleryków, tak? To miała być taka rzecz wprowadzająca. Ale trochę też na marginesie tego pytania, ponieważ jako młody, jeszcze nie dominikanin, zacząłeś czytać Tomasza, już od tego czasu mam nadzieję, że trochę więcej też przeczytałeś. No co byś polecił na początek z Tomasza? Coś takiego, co można spokojnie przeczytać, żeby się nie zniechęcić na początek, a już coś dla siebie mieć. Całe przeczytać. Co przeczytać? Ja bym polecił właśnie podręcznik dla kleryka, czyli sumę teologii. Ona zresztą jest teraz dostępna w internecie nawet po polsku, po angielsku i po łacinie. I myślę, że że to warto czytać i próbować to rozumieć. I te sumy są wydaje mi się, że one są prostsze. Albo można przeczytać sobie Kompendium Teologii. Ono też gdzieś jest na stronie Instytutu Tomistycznego dostępne i ono jest już bardzo proste. Wykład Pacierza, to są jego kazania, które też są jakoś bardzo, bardzo proste, ale myślę, że też można. I to są takie rzeczy, które po prostu można przeczytać od początku do końca, zwłaszcza Wykład Pacierza. Ale też jak ktoś ma chęć i ambicje, to myślę, że nie wahać się czytać kawałków sumy teologii. Jakoś tam sobie można cierpliwie. Myślę, że to jest tak, zresztą ja to często powtarzam też w duszpasterstwie, że do różnych teologicznych i filozoficznych rzeczy ja to słyszałem od jednego z braci, który zdaje się, że studiował matematykę. Że z matematyką jest tak, zwłaszcza w tej matematyce wyższej, gdzie już dawno wszyscy zapomnieli, że w ogóle są cyferki i wszystko się robi na literkach i dziwnych znaczkach, że do niektórych definicji w tych różnych wymiarach, przestrzeniach i tak dalej, że człowiek się ich nie rozumie, tylko że do nich się przyzwyczaja, że tak po prostu może być, że może być przestrzeń pięciowymiarowa i okej, okay. Albo liczby urojone. No po prostu jest potęga ujemna, no i tyle, no jakoś z tym trzeba żyć. I że podobnie jest moim zdaniem z filozofią, z teologią, że jest taki moment też przyzwyczajenia się, że do myślenia abstrakcyjnego z naszym rozumieniem
jest bardzo związane nasze przyzwyczajenie, nie? Że trzeba jakoś trenować to myślenie, w jakiś sposób trenować nasze myślenie abstrakcyjne, które wychodzi z takiego naszego myślenia codziennego, zdroworozsądkowego, żeby sobie myśleć, nie, o tych wszystkich właśnie, nie wiem, formach, materiach i tak dalej. No, że tak po prostu można o tym myśleć i tyle, że tak to jest, prawda? I że pod tym względem takiego trenowania myślenia, czy takiego momentu przyzwyczajania się do abstrakcji, że to nie ma się co ograniczać, ja bym powiedział. W takim sensie, że ta suma, te teksty, nie polecam tych traktatów specjalistycznych Tomasza, czyli kwestii dyskutowanych, a to mi się wydają bardzo skomplikowane rzeczywiście, to jakby bez przesady, ale że już fragmenty sumy to tak, że to jest taki moment naszego trochę trenowania, przyzwyczajania się. To jest taka siłownia mentalna, nie? Że kroczek po kroczku jakoś te ciężarki można zaczynać sobie podnosić. Tak, no dokładnie. Dobrze. A to może takie pytanie, tutaj widzę na czacie, nie wiem, czy zdążymy wrzucić, ale MM dopytuje, czy może jest jakieś opracowanie myśli Tomaszowej zjadalne dla niekleryka bez wykształcenia teologicznego, jakiś rodzaj kompendium? Co Tutaj jakby ktoś chciał bezpiecznie wejść w tego Tomasza, co byś polecił? Święty Tomasz na nowo odczytany profesora Świerawskiego. To jest takie bardzo popularne i wydaje mi się, ono jest cienkie przede wszystkim, czyli zjadliwe dla niekleryka. I Potwierdzam, akurat Świerzawskiego czytałem w liceum, aż taki ambitny jak ty nie byłem i ani do Tomasza nie zajrzałem, a jak zajrzałem, to do opracowania o Tomaszu i nie w gimnazjum, tylko w liceum, ale to polecam rzeczywiście i co jakiś czas jest chyba wznawiany, co jakiś czas się pokazuje. To jest bardzo dobre opracowanie, są w ogóle wykłady profesora Świerzawskiego dla sióstr w Laskach wygłoszone. Więc to też pokazuje, czym Laski były i czym są, oczywiście. A jakby ktoś miał troszkę więcej, chciał więcej niż profesor Świerzawski, trochę od innej strony, to ja z kolei bym bardzo polecił Akwinatę profesor Eleonory Stamp, o której żeśmy już tutaj wspominali, która będzie nauczycielką, moglibyśmy powiedzieć trenerką Pawła w Stanach Zjednoczonych. W tym roku na jesieni jako rodzina dominikańska i też członkowie drużyny Dominika mieliśmy okazję wysłuchać wykładów wprowadzających świętego Tomasza Eleonory i ci, co byli, to myślę, zdają sobie sprawę z jej, no, niesamowitej wyobraźni i kreatywności w wymyślaniu problemów, jakichś przykładów, pytań. Więc myślę, że Pawła dobrze nam przetrenuje, a taka Eleonora, może nie kieszonkowa, bo to jest duża książka, to jest Akwinata, przetłumaczona na polski. Myślę, że bardzo fajne prowadzenie. To jest oczywiście grubsze od Świerzawskiego, natomiast no, walorem grubych książek jest też to, że nie muszą się bardzo streszczać, ale mogą tak spokojnie wprowadzić punkt po punkcie. Więc to jest to trochę inne wprowadzenie, myślę, żebym jedno obok drugiego postawił. No. Książkę zresztą leży w biurku tam Aha. i są czytane. Rzeczywiście zaletą grubych książek jest to, że człowiek przez dłuższy czas nie musi się zastanawiać, co czytać, więc to polecam. To już wiadomo, co czytać w wolnych chwilach. Dobrze, słuchajcie, wracamy do naszej kolejki pytań. Pytanie od Michała Wilka, którego gorąco pozdrawiamy, naszego pana od Apokalipsy. Drogi Pawle, na ile według ciebie w teologii współczesnej można wykorzystać w teologii XXI wieku Tomaszową koncepcję języka analogicznego? Michał, serdecznie Cię pozdrawiam i bardzo Ci dziękuję za to pytanie. No tak. Teoria analogii u świętego Tomasza, czy to jak ją Tomasz widzi, z pewnością trzeba by ją dopracować takimi metodami, czy właśnie filozofii analitycznej, czy czegoś takiego we współczesności, ale no, teoria analogii. To znaczy, mówiąc jeszcze tak w skrócie, czym ona jest, to znaczy, czy święty Tomasz mówi, że o Bogu możemy orzekać wyłącznie analogicznie. Analogicznie to znaczy
przez pewne podobieństwo, jakieś istotne podobieństwo. To takie najprostsze rozumienie analogii, które jest na tyle proste, że nie oddaje tego, jak to jest między Bogiem a światem, ale u świętego Tomasza od Arystotelesa to uchodzi jako taki klasyczny przykład. To jest to, jak mówimy, że człowiek jest zdrowy i jedzenie jest zdrowe. Tak? Jak ktoś, mama każe jeść coś tam, bo jest zdrowe, ale nie smaczne, mówi, że jest, bo to jest zdrowe. No ale jedzenie nie może być zdrowe. Zdrowy może być tylko człowiek. A jeżeli o jedzeniu mówimy, że jest zdrowe, to dlatego, że ono powoduje jakieś zdrowie, prawda? Że powoduje zdrowie człowieka albo jakiegoś tam innego zwierzęcia. A więc używamy tego samego określenia wobec pokarmu albo wobec jakichś symptomów zdrowia i wobec tego, kto rzeczywiście jest zdrowy, prawda? Więc mamy jedno pojęcie, które stosuje się do różnych rzeczy w różnym sensie, ale nie jest czystą wieloznacznością, jak mówi święty Tomasz, tak? To znaczy, dlatego mówimy, że jedzenie jest zdrowe, ponieważ ma to jakiś związek z tym, że człowiek, który je to jedzenie, jest zdrowy. Czyli to nie jest ten przypadek, kiedy mówimy, że mamy zamek w drzwiach i że jest zamek w Wawel, że mamy to samo słowo i ono po prostu przypadkowo tak wyszło, że oznacza dwie różne rzeczy. Ale że tu jedno pojęcie stosuje się do dwóch rzeczy, ale które mają ze sobą jakiś związek, prawda? I to jest orzekanie analogiczne. Święty Tomasz mówi, że o Bogu można orzekać analogicznie, to znaczy, że stosując pojęcie na przykład dobra do rzeczy stworzonych, kiedy chcemy je odnieść do Boga jako do Stwórcy i tak dalej, mówimy, że Bóg jest dobry, ale w inny sposób niż wszystkie stworzenia są dobre. Bo stworzenia są dobre poprzez jakiś sposób uczestniczenie w dobru, bo mogą być dobre, mogą się zepsuć. Natomiast Bóg jest dobry samą dobrocią. Tak, to Bóg jest wieczny, nie może nie być dobry, nie może się zepsuć, jest dobry przez samą swoją istotę. Święty Tomasz opracowuje to zagadnienie poprzez właśnie pojęcie bycia, istnienia, o czym pisałem moją pracę magisterską, którą Michał czytał właśnie. Wydaje mi się, że to jest bardzo potrzebne dla teologii, kwestia analogicznego orzekania. To, co nawet dzieje się w takiej teologii jakoś tam takiej popularnej, że niektórzy mówią, że możemy o Bogu tylko negatywnie, a niektórzy, że tylko pozytywnie, że ten złoty środek wyznacza nam właśnie zagadnienie analogii, które musi być jakoś dopracowane do współczesności, do współczesnego języka, do współczesnych systemów filozoficznych, ale że ono jest nieodzowne tak naprawdę, że nasza refleksja o tym, jak możemy mówić o Bogu, jakie narzędzia mamy stosować, a więc jakie mamy ograniczenia i jakie mamy możliwości, no to jest zupełnie fundamentalne zagadnienie. I ono musi być też obecne w teologii współczesnej, tak? Jeżeli nie chce przestać być tym, czym być powinna, czyli właśnie teologią, mówieniem o Bogu. No właśnie, to jest ciekawe, bo jakbyśmy na przykład przyjrzeli się filozofii, w szczególności w XX wieku, a potem teologii, która się nią inspirowała, no to w filozofii, no szczególnie tak od lat 30., potem tak naprawdę po II wojnie światowej, będzie taki bardzo mocny zwrot ku teologii, ku myśleniu negatywnemu o Bogu, tak? W latach 50., 60. będzie się rozwijało głównie w Stanach Zjednoczonych takie zjawisko, które siebie określiło jako teologia śmierci Boga. Dużo będzie właśnie o teologii negatywnej, teologii nieobecności Boga, takiego bardziej może milczenia o Bogu. To jest też filozofia, która inspiruje się zwłaszcza późnym Heideggerem, trochę Nietzschem. I to jest moje pytanie z kolei do ciebie, bo wiem skądinąd, że to są twoje klimaty, że ty się interesujesz Heideggerem, że interesujesz się filozofami kontynentalnymi. No jeżeli miałbym dzisiaj gdzieś Tomasza umieścić na mapie filozofii współczesnej, tego, co się w filozofii robi, to bez problemu Tomasz zmieści się i odnajdzie w klubie filozofów analitycznych, czyli filozofów anglosaskich, takiemu myśleniu bardzo logicznemu, usystematyzowanemu. Zresztą jak z braćmi na filozofii współczesnej próbujemy jakoś podsumować filozofię analityczną,
no to czytamy też taki artykuł ojca Bocheńskiego, czym jest filozofia analityczna. No i tam on podaje różne kryteria i w pewnym momencie mówi, no ale jakbyśmy te kryteria wzięli, to w zasadzie Tomasza też trzeba by do tego zaliczyć. I Bocheński, jak to Bocheński, w taki sposób nieznaczący sprzeciwu i autorytarny, chciałoby się wręcz powiedzieć, nawet nie autorytet, tylko autorytarny, mówi, no tak, no bo każda porządna, szanująca się filozofia jest analityczna. Więc to nawet pasuje, że Tomasz się pokrywa z tymi kryteriami. No ale ciebie interesuje filozofia kontynentalna, która przynajmniej na taki pierwszy rzut oka, przynajmniej w takiej pop wersji, to jest na śmierć i życie, jak ogień i woda z filozofią analityczną. No jak ty łączysz, jak ci się łączy ten Heidegger, ci właśnie filozofowie, nie tylko hermeneutyczni, ale też hermetyczni, z takim systematycznym Tomaszem i jeszcze z tą analogią. To jest dobre pytanie, jak ono mi się łączy, ale jakoś się łączy właśnie. Ta teologia negatywna, zwłaszcza ona u świętego Tomasza, wbrew pozorom, jest bardzo mocna, chociaż jest być może niewidoczna, być może zapomniana, że zapomniana to jest z całą pewnością, ale święty Tomasz w sumie przeciw poganom, zresztą w pierwszej księdze, rozdziale 30. Mówi, że o Bogu można mówić w tym sposobie, jak on nazywa, supereminencję, czyli ten właśnie wyższy sposób mówienia o Bogu, na który składa się dwa aspekty. Mianowicie, po pierwsze, o Bogu możemy mówić negatywnie i święty Tomasz podaje takie przykłady, jak na przykład wieczny. Kiedy święty Tomasz mówi wieczny, to mówi, że to jest określenie negatywne. Też właśnie dobrze zrozumieć, bo znaczy, według świętego Tomasza wieczny, to znaczy nieczasowy, taki, który nie ma zmiany, prawda? I coś, co na pierwszy rzut oka zdaje się być właśnie takim pojęciem, może nie oczywistym, ale jednak pozytywnym, że coś nam mówi o Bogu, święty Tomasz mówi, nie, nie, spokojnie, to jest pojęcie negatywne, tak naprawdę, nie? Fajnie by było odczytać świętego Tomasza zgodnie z jego intencją, wydobywając aspekty negatywne u świętego Tomasza. I to jest pierwsza rzecz. Wszystkie drogi świętego Tomasza, wspomniane pięć dróg, to jest tak naprawdę negacja. I to Mateusz Przanowski, zresztą nasz współbrat, w jednej ze swoich książek zauważył, że tak naprawdę wszystkie drogi świętego Tomasza to są drogi negacji, które prowadzą do zagadnienia węzłowego do świętego Tomasza, które zostało określone jako taka metafizyczny, konstytutywny element istoty Bożej, czyli Boża prostota, czyli to jest hipernegacja już wszystkich negacji. I to jest pierwsza rzecz, że w tym, co Tomasz mówi o Bogu, tam negacja jest bardzo mocno obecna, chociaż w sposób dla współczesnego czytelnika być może niewidoczny. I drugi aspekt, jaki w tym mówieniu o Bogu według świętego Tomasza jest ważny, to jest relacja świata do Boga. Relacja świata do Boga. Można powiedzieć, że relacja Boga do świata, ale jakby nawiercić, to się okaże, że to chodzi o relację świata do Boga. Że to, w jaki sposób świat świadczy o tym, co jest poza nim. W jaki sposób świat domaga się ostatecznej postawy swojej rzeczywistości, czy swojego ostatecznego uzasadnienia. I te dwa aspekty u Tomasza w jakiś sposób się uzupełniają. Czyli to, co świat nam mówi o tym, gdzie jest niewystarczający, taka fundamentalna niewystarczalność świata, czyli jego charakter stworzony wraz z tą drogą negacji, to są dwie takie rzeczywistości, które nam mówią, w jaki sposób właśnie kreślą nam drogę analogii, czyli mówienia o Bogu. I zauważ, że no to już brzmi egzystencjalnie wprost, nie? Jakby negatywny sposób mówienia o Bogu, czysty Nietzsche w ogóle, moim zdaniem, to jest doskonałe, dlatego to niczego trzeba czytać, czyli bardzo Tomaszowe to jest. A z drugiej strony ta fundamentalna niewystarczalność świata wokół nas, no to jest zupełnie egzystencjaliści czystej wody. I dlatego jakoś
Przedrefleksyjnie bym powiedział, ten święty Tomasz i egzystencjalizm bardzo mi do siebie pasowali od początku, szczerze mówiąc. No tak, to potem oczywiście zależy od tego, za którymi egzystencjalistami będziemy szli, ale tobie wybaczę to, bo ty jeszcze nie chodziłeś do mnie na zajęcia z całej filozofii współczesnej, tylko na analityczną chodziłeś. Teraz już młodsi bracia, jesteś ostatnim rocznikiem, który się na to nie załapa, więc staramy się tak popatrzeć i z lewa, i z prawa. Dobrze, słuchajcie, jest cała masa pytań, więc teraz zobaczymy, czy uda ci się tak krótko, ale esencjonalnie na nie odpowiedzieć. I pierwsza jest Patrycja. Gorąco pozdrawiam. Jaka jest różnica w patrzeniu na wiarę między świętym Tomaszem a świętym Augustynem? Myślę, że taka podstawowa różnica to byłoby to, że święty Tomasz myśli o naturze stworzonej w takim sensie planu Bożego, to znaczy to, jak Bóg zaprojektował naturę ludzką z całą jej racjonalnością, wolnością i tak dalej, czyli myśli bardziej z perspektywy takiej dobroci stworzenia, księgi rodzaju dobroci stworzenia, w jaki sposób właśnie człowiek funkcjonuje, w jaki sposób natura odbija sferę boską, a Augustyn z kolei bardziej wychodzi od takiego, bym powiedział, egzystencjalnego położenia człowieka, który doświadcza również grzechu, zła i łaski. Jest takie bardziej dynamiczne, bardziej takie tutaj z wnętrza takiego życia codziennego, natomiast święty Tomasz myśli bardziej tutaj o tej naturze, która jednak odbija tę wieczną dobroć Boga jako jego obraz i podobieństwo. Czyli może jednak święty Augustyn, nie święty Tomasz, słuchaj, taki bardziej współczesny nam. Myślę, że to jest doskonała para, zdecydowanie. Dobrze. To w takim razie, jak tak dobrze ci poszło, to kolejne pytanie, po raz kolejny od Grzybka. Co z duszą zwierząt? Co na to Tomasz? Zwierzęta będą z nami w niebie, czy nie? No, dusze, znaczy zwierzęta według świętego Tomasza oczywiście mają duszę i to nie ulega wątpliwości, to jakieś dopiero późniejsze wymysły, że zwierzęta to są bezduszne. Czy będą w niebie? No i tu właśnie nam przychodzi geniusz Tomasza, który nam przede wszystkim każe rozróżniać, to znaczy w niebie w sensie tej stanu duszy, który będzie polegał na szczęśliwości, przebywaniu z Bogiem, to raczej zwierzęta nam nie będą potrzebne. Jeżeli natomiast chodzi o odnowę całego stworzenia, to zdaje się, że Tomasz tutaj chyba też nie twierdzi, że będą zwierzęta, ale ta idea odnowy stworzenia, która też będzie zawierała sobie aspekt materialny, w jakiś sposób chyba jest otwarta na ideę, że kto wie, może jakieś zwierzęta jednak się odnowionej ziemi niebie pojawią, ale to by jeszcze wymagało jakichś większych studiów, co święty Tomasz myślał, a co święty Tomasz mógł myśleć, a co mogą myśleć ci, co świętego Tomasza czytają, żeby co święty Tomasz mógł myśleć. Więc dokładnie to jeszcze nie wiem. Ale wydaje mi się, że tutaj są różne możliwości interpretacji. Tak, słuchajcie, tak jak mówiłem, ojca Pawła dopiero na studia wysyłamy, więc w studiowaniu być ważniejsze są często nawet pytania, które się pojawiają, a nie odpowiedzi, które znajdziemy. Jak po tygodniu studiów masz więcej do określonych pytań, to jest czasem lepiej zawsze warto znaleźć na nie odpowiedzi. To jest owszem, ale czasem lepiej znaleźć 10 pytań niż jedną odpowiedź. Więc Pawle, pakujesz do walizki to pytanie i przywieziesz nam ze Stanów jakąś dobrą odpowiedź. A może to jest dokładnie taki przykład, tak jak wcześniej wspominałeś, o tym, że Tomasz ma w sobie taką pokorę nie udzielania odpowiedzi na pytania, na które nie ma odpowiedzi. Do określania, że tyle możemy wiedzieć, to się da zrobić, a Tomasz nie przeniósł się jakimś cudownym sposobem na drugi koniec czasu i nie przeżył paruzji i potem nie wrócił z powrotem do nas, więc na ile da się to jakoś spekulatywnie objąć, to owszem, a myślę, że Tomasza akurat cechuje coś takiego, czym jest pokora, tak? Pokora dawania odpowiedzi i niedawania odpowiedzi. Czasem pokory potrzeba, żeby powiedzieć coś, co nie jest proste. I również pokora wymaga niepowiedzenie czegoś, chociaż można by udzielić bardzo prostą odpowiedź wówczas. Dobrze, Grzybek podbija bank, a co? Kolejne pytanie w takim razie. Stwórz
Stwórca i stworzenie, rozum i wola, natura i łaska. Czy teologia Tomasza jest teologią, która stawia nacisk na radykalne różnice między tymi parami? Czy to teologia, która nie lubi łączyć? Nie, no właśnie myślę, że przeciwnie, że to tutaj jest, albo inaczej, jest zasadnicza różnica, czy równie zasadniczej jedności, tak? To według świętego Tomasza właśnie Bóg i stworzenie, z perspektywy stworzenia to ten Bóg w jakiś sposób uzupełnia tą doskonałość stworzenia. Właśnie świętego Tomasza jest moment takiego napięcia, różnicy i jedności. Więc myślę, że Tomasz tutaj, co jest jakoś fascynujące dla mnie, to on nie chce mówić, że hej, musimy postawić na różnicę, albo hej, musimy postawić na jedność. Że święty Tomasz mówi raczej hej, musimy postawić na oba. To znaczy, musimy postawić na właściwe ujęcie napięcia między jednym a drugim biegunem. I tylko to nas uratuje. I to zresztą w takiej teologii późniejszej zostało nazwane problemem analogia entis, to znaczy orzekania tego analogicznego obycia, ale też tej struktury rzeczywistości, która sama w sobie, jak zresztą późniejsi teolodzy mówili, jest analogiczna. To Michał, znowu się do ciebie uśmiecham. Dobrze, słuchaj, udało Ci się wykończyć pytania, co jest zachętą dla Was. Jeszcze parę minut nam zostało. Staramy się, żeby te spotkania trwały tak godzinę z kawałkiem, więc jeszcze raz na zadanie różnych pytań. Dzisiaj też trochę o innej godzinie żeśmy się spotkali, pół godziny później niż zazwyczaj. Też jestem ciekaw, czy ta godzina Wam bardziej pasuje, czy wolicie, żeby było troszkę wcześniej, czy może troszkę później, więc tego typu komentarze też są dla nas bardzo ważne. A ja chciałbym się ciebie w takim razie, czekając na kolejne pytania, Pawle, zapytać. Czego jako studenta uczy cię Tomasz? Tak? To znaczy, czego być może nas nauczyć, nie tyle w takim sensie, jakie informacje może nam przekazać, ale jakiej zdolności, czy jakiego, no myślę, że od dobrych mistrzów. U dobrych mistrzów szukamy nie tylko odpowiedzi na nasze pytania, ale dobry mistrz to jest taki mistrz, który nauczy nas samych bycia mistrzami, bycia dobrymi myślicielami, rzetelnymi myślicielami. Więc czego na takiej płaszczyźnie uczy cię Tomasz? Znowu tutaj można by jakoś udzielić szeregu odpowiedzi. Z pewnością metoda Tomasza to jest zadawanie pytań, tak? Questiones. Suma teologii jest podzielana na kwestie, czyli zagadnienia, czyli pytania. I sam ten moment właśnie pytania jest dla... Święty Tomasz ukazuje, że ten moment pytania jest w ogóle konstytutywny dla teologii, to jest piękne. Że święty Tomasz korzysta z wielu autorów, korzysta z autorów, z którymi się nie zgadza, korzysta z autorów spoza swojej tradycji. Tam połowa autorów to są ojcowie wschodni. Ma wielkie, chociaż jest arystotelikiem, ma jakieś wielkie, taką pasję wręcz do pseudo-Dionizego, którego uwielbia, którego cytuje, a który no, arystotelikiem na pewno nie jest. Jest ta różnorodność, to jest coś takiego. Ale skoro mówisz o mistrzach i o przykładach, zastanawiam się, czy Paweł Krupa jeszcze z nami jest, ale serdecznie go z mojego wygodnego fotela pozdrawiam. Natomiast tak myślałem sobie, że rzeczywiście jak byłem w nowicjacie i tam podsłuchiwałem sobie Pawła Krupę, to chyba sobie wyobrażałem, że święty Tomasz jest jak on, albo odwrotnie. Z taką zdolnością jakoś przemyśliwania kwestii, przemyśliwania wiary i nie udzielania banalnych odpowiedzi, ale takich, które rzeczywiście są jakieś logiczne, są spójne i wypływają z przemyślanego i przeżytego jakoś pojmowania Ewangelii, że to jest najbardziej fascynujące, bym powiedział, nie? Żeby formuł nawet nie wiem, dogmatycznych, prawdy Ewangelii, filozofii, nie traktować jako właśnie jakiejś takiej skamieniałości, ale rzeczywiście przeżywać, patrzeć i tak dalej. Tutaj bardzo
bardzo fajna u świętego Tomasza jest definicja artykułu wiary. To jest piękne zagadnienie. Święty Tomasz mówi, co to jest artykuł wiary, i mówi, że to jest pewne ujęcie boskiej, a więc niestworzonej prawdy, które to ujęcie dąży do niej sam. To jest ujęcie prawdy, które dąży do tej prawdy, nie? Że w tym jest jakieś takie dążenie cały czas. Dążenie do ujmowania, dążenie do lepszego przeniknięcia. Tak. Wydaje mi się, że to jest takie fajne u Tomasza, że to można od niego zaczerpnąć właśnie przez takie przebywanie z nim, jako z tym partnerem naszego dialogu i poszukiwania. To przyzwyczajenie do trenowania, to jest fajne. To Pawle, u Pawle Jamrozie uspokajam cię, czy Paweł Krupa też jest obecny, więc pozdrawiamy raz jeszcze Pawła Krupę. Myślę, że jakbyśmy kręcili jakiś film o Tomaszu, to Paweł ma duże szanse zagrać główną rolę. Acz Paweł Jamroz mógłby być takim młodym Tomaszem, Paweł Krupa już takim dojrzałym mistrzem Tomaszem. Słuchajcie, od godziny już mniej więcej jesteśmy. Dajmy sobie chwilę jeszcze na jakieś ostatnie pytania. A czekając na Wasze pytania, w 70 roku świętej pamięci ksiądz Józef Tischner napisał taki głośny artykuł Schyłek chrześcijaństwa tomistycznego. On się ukazał ponad 50 lat temu, tak naprawdę już na to patrząc. Ukazał się w Znaku. To był artykuł, który wywołał całą w ogóle bardzo ciekawą dyskusję, więc cokolwiek myśleć o samym artykule, czy się z Tischnerem zgadzamy, czy się nie zgadzamy, to też coś pokazuje o debacie tamtych czasów. Tak jak sobie szybko przeglądam, to na ten artykuł odpisywali, zresztą Tischner potem też kolejny do powiedzenia robił, ale właściwie co miesiąc w Znaku ukazywał się kolejny artykuł, takie nazwiska, brał udział Andrzej Pułtawski, Antoni Stępień. No to jest też taki właśnie klasyk metafizyki polskiej. Nasz ojciec Jacek Sali, Stanisław Grygiel, Mieczysław Gogacz. Tischner z 4 czy z 5 razy zabrał udział w tej debacie. No właśnie, 50 lat od tego minęło. Ostatnio też taką debatę teologiczną słuchałem, też parę artykułów czytałem o tym, że wciąż się to stara ten tą noscharystykę i tomizm w Kościele narzucać, i to w ogóle powinniśmy dawno to porzucić, pójść w stronę chyba trochę bardziej takiej niemieckiej teologii, w stronę Baltazara, może w stronę Ranera. To nie jest ten sam kierunek. Od razu zastrzegam, nie wrzucamy ich do jednego worka. No, co na to odpowie dominikanin Paweł Janus o tym schyłku chrześcijaństwa tomistycznego? Jest jakieś miejsce dla Tomasza, czy to jest zawracanie Wisły kijem? Znaczy, trzeba szukać koniecznie i myślę, że jeżeli tomizm ma dla nas, albo nie daj Boże, chrześcijaństwo tomistyczne oznaczać jakieś redukcję chrześcijaństwa do tomizmu, no to nie, to z pewnością to jest jakaś pomyłka, prawda, redukowanie chrześcijaństwa do tomizmu, ale może tomizm można zredukować do chrześcijaństwa, jeżeli to się daje, to byłoby ciekawe, też ujęcie. Z pewnością warto poszukiwać, prawda? Jakichś nowych ujęć. Pytanie, czy one są możliwe, są z pewnością możliwe. Natomiast ja bym wrócił do tego, że właśnie tego świętego Tomasza trzeba czytać jako klasyka, i że co innego Tomisz, co innego Tomasz, i że ten klasyk nam jakoś wraca, tak chcąc, nie chcąc. Ja zasadniczo nie chciałem pisać mojej pracy magisterskiej ze świętego Tomasza, uznając, że no, to jest jakiś taki, ciągle ten Tomasz, wszędzie ten Tomasz, no, bez przesady. No i skończyło się na tym, że pisałem o Tomaszu oczywiście. I właśnie przyszedł tak odezwał się od drugiej strony. Ja miałem pisać magisterkę o Elihu Przyważe, bardzo interesującym teologu z początku XX wieku, na jakiś skraju właśnie jakiegoś bardzo swoistego morza tomizmu. To był jezuita, przyjaźnił się z Edytą Stein, bardziej takie fenomenologiczne podejście, ale ponieważ musiałem napisać wstęp, jakiś taki historyczny zagadnienia analogii, którym to Przywara się zajmował, żeby też objaśnić pojęcia i takie kwestie wstępne do tego Przywary, no to z tego rozdziału mi wyszła moja magisterka właśnie. I myślę, że to jest
że to jest ten case, że tak powiem, nie? Że tak, że trzeba poszukiwać nowych ujęć i jak najbardziej, ale gdzieś ten Tomasz nam zapuka, nie? Od drugiej strony. A jeżeli chcemy się, to jest tak, że czegoś bardzo nie chcemy, to do nas wróci, tak chcąc, nie chcąc, nie? I że lepiej jest tak zaprosić Tomaszu, rozgoń się u nas, co masz tam do powiedzenia, żeby pójść dalej, niż żeby tak się odżegnywać po całości, bo wtedy nam wyjdzie mi wychodem, tak jak w mojej magisterce. Więc lepiej integrować tutaj i jakoś zgłębiać, patrzeć, rozwijać, niż jakąś grubą krechą się odżegnywać. No pewnie to takie rozwiązanie, takie podejście, że to, że coś Tomasz powiedział, to nie jest ostatecznym argumentem, że tak na pewno musi być. Natomiast również z drugiej strony, to, że Tomasz tak powiedział, to samo w sobie to też nie znaczy, że musimy go odrzucać, bo to już jest przestarzałe. Tak? Znaczy, myślę, że to jest z kolei bardzo Tomaszowe podejście. Zrozumieć, zgłębić, zadać pytanie, jeżeli to jest prawda, jeżeli to jest właśnie klasyk, no klasycy przetrwają wszystkie burze, wszystkie reinterpretacje i się obronią. Jak nie jest klasykiem, to nie będziemy płakać, ale nie być dogmatycznym w przyjmowaniu, nie być dogmatycznym w odrzucaniu. To myślę tak. No to słuchaj, Pawle, ostatni taki set, trzy pytania, krótka piłka. Pierwsze pytanie od Grzybka. Czy człowiek to wyłącznie dusza posługująca się ciałem? Jak bardzo krótka ma być odpowiedź? No, mamy trzy pytania, tak żebyśmy się zmieścili w 6 minut. O. Nie, człowiek to jest dusza i ciało, z całą pewnością. Bez jednego z tych elementów no nie ma w jakiś sposób. No, po prostu człowiek jest całością. I nawet u świętego Tomasza, człowiek może przetrwać utratę ciała przez duszę, ale to nie jest stan, powiedzmy, optymalny, że tak bardzo łagodnie powiem. Dusza potrzebuje ciała i dusza u świętego Tomasza zawdzięcza swoją możliwość trwania osobnego właśnie bez ciała, przez to, że jednak to ciało kiedyś miała. To jest dosyć skomplikowana kwestia metafizyczna, ale człowiek jest zasadniczo całością, dusza i ciało, tak? Tutaj jest zdecydowanie podkreślona jedność bytu. Okej, okay. To tak jeszcze doprecyzowując, bo to jest ciąg dalszy pytania Grzybka. Dusza dana nam z ciałem, jak mógłbyś połączyć parę duszy i ciała? To jedno, czy jednak warto to rozdzielić? To jest tak, że bardzo trudno nam łączyć w jedność coś, co wcześniej ujmujemy jako dwie odrębne rzeczy. Tak? To znaczy, jeżeli wyobrażamy sobie, że dusza to jest takie niewidzialne ciało, które musi jakoś przeniknąć nasze ciało i ona tak, jak będziemy leżeć na łożu śmierci, ona tak wyparuje z nas, to wtedy rzeczywiście trudno jest sobie łączyć te dwie rzeczy. Natomiast dla świętego Tomasza dusza, jak mówi, to znowu jest techniczne, pojęcie jest formą ciała, to znaczy raczej tym wszystkim, co określa jedność mojego bytu. Więc to nie jest tak, że dusza jest taką niematerialną kopią mnie, która musi się złączyć z materialną wersją mnie i z tego powstaje jakaś jedność, ale to są dwa, nawet byśmy powiedzieli, aspekty jednego bytu. Ta niematerialna konstrukcja, która spaja coś na coś jak kształt, coś jak konfiguracja, byśmy powiedzieli. I ta materia, która jest kształtowana i konfigurowana, to są dwa aspekty jednej rzeczy. Okej, okay. I ostatnie pytanie, taką można powiedzieć, zamknęliśmy około, bo to było też pierwsze pytanie troszkę o to. Pytanie od Patrycji. Czym są drogi świętego Tomasza i po co je napisał? No właśnie, być może trzeba było od tego zacząć, ale dobrze. Tomasza. Święty Tomasz na początku sumy teologii mówi, że może nie na samym początku, ale gdzieś na początku mówi, że żeby mówić o Bogu, trzeba najpierw dowieść Jego istnienia i ujmuje trzy drogi, czyli przepraszam, pięć dróg, które nas mają jakoś zaprowadzić do istnienia Boga. To są po prostu, niektórzy mówią, że to nie są dowody, ale moim zdaniem to po prostu są dowody, tylko nazwał to drogami, bo to ma być coś więcej niż tylko dowód. Że to w jaki sposób mamy w ogóle mówić o Bogu, skoro nie znamy Jego definicji, nie wiemy, czym On jest tak naprawdę i czy On jest. Święty Tomasz mówi, jest pięć dróg, które nam dowiodą, że jest ktoś taki jak pierwszy poruszyciel,
jakby konieczny, jak rozum rządzący wszechświatem i tak dalej. I święty Tomasz mówi, że z jednej strony to są dowody na istnienie Boga, a z drugiej strony mówi, co to znaczy Bóg. Tak? Kiedy mówi, że wnioskując z pierwszej drogi, że istnieje pierwszy poruszyciel, to jego konkluzją jest, a tego wszyscy nazywają Bogiem. To znaczy, one też stanowią w jakiś sposób określenie, jeżeli mówimy Bóg, to znaczy kto? I święty Tomasz wymienia pierwszy poruszyciel, ten, który porządkuje wszystko, byt konieczny, i tak dalej, i tak dalej. Więc to nam dookreśla, natomiast to są nie tylko dowody, ale i drogi, ponieważ one mają określić, Bóg to jest kto? Tak? O czym my w ogóle mówimy na początku? Dobrze, słuchaj, Pawle, dziękuję Ci bardzo za te wszystkie odpowiedzi. A Wam bardzo dziękuję za pytania. Myślę, że były bardzo ciekawe. Wyręczyliście mnie. Miałem całą listę niewykorzystanych moich pytań do Pawła, ale to dobrze, bo w naszym studiowaniu dominikańskim nie o to chodzi, żeby odpowiadać na wydumane pytania, ale na te, które Wy przynosicie. I dlatego, jak co roku, chcę wysyłać braci po pierwsze na studia uzupełniające. Czyli studia po studiach magisterskich, są doktoraty z reguły w Polsce, ale też staram się przede wszystkim myśleć o zagranicy, po to, żeby wyjeżdżali z tymi pytaniami, które wy macie, znajdowali na nie odpowiedzi, uczyli się pewnej metody danego poszukiwania kolejnych odpowiedzi, no bo można powiedzieć, studia to jest bardziej takie przećwiczenie w warsztacie, żeby potem samemu móc to kontynuować i żeby mogli służyć myśleniem Wam i nam, no, wszystkim. I w tym roku proszę Was o taką pomoc, o wsparcie dla 7 naszych braci, którzy, jak żeśmy sobie wymyślili, tworzą taką konstelację. Mam nadzieję, że nie gwiazdorzą. Chciałbym, żeby jakoś trochę tak rozświetlili nam niebo w nocy, trochę może takie punkty orientacyjne pozwalali nam wyznaczać, znajdować. Od Pawła, który jest Beniaminkiem, no już niestety Paweł tak zostanie, że jesteś najmłodszy, ale to się z doświadczenia mogę ci powiedzieć, to się szybko kończy, szybko przestaje się być najmłodszy. Ale póki możesz, to się ciesz. Po ojca Roberta, który przygotowuje habilitację, chciałbym też, żeby taki staż taki odbył w Rzymie, w naszym Uniwersytecie Angelicum i tam również porozmawiał, przetestował różne swoje hipotezy, pomysły, które chcę zawrzeć w książce habilitacyjnej. Zbieramy na 7 naszych braci. Jeżeli chcecie dołączyć do naszej misji, jeżeli chcecie uczestniczyć w tym, to bardzo serdecznie proszę Was o wsparcie. www.akcjakonstelacja.pl. Jeżeli wejdziecie na stronę naszego dominikańskiego studium www.studium.dominikanie.pl, to możecie więcej się dowiedzieć o tym, gdzie studiujemy, co robimy, gdzie również wy sami możecie znaleźć inspirację. I taką szczególną formą wsparcia, stałego wsparcia, jest drużyna Dominika. Witam was na początku. Pozwólcie, że jeszcze raz do was pomacham, bo wiem, widziałem też z pozdrowień, że część z was się objawiła. Drużyna Dominika to jest taka niesamowita grupa ludzi, którzy wprawdzie nie wybierają się do Mordoru, i nie będą topić różnych pierścieni, walczyć z orkami, ale bardzo konkretnie wspierają naszych studiujących braci. Na naszej stronie możecie trochę więcej się dowiedzieć, na czym to polega, w jaki sposób też chcemy się odwdzięczyć, w jaki sposób chcemy też dać jak najwięcej skorzystać z tego, co dzięki Waszemu wsparciu możemy zrobić. Więc bardzo Was też zachęcam do tej formuły. I jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że Paweł Was do czegoś zainspirował. A jeżeli czujecie pewien niedosyt, no to myślę, że Paweł jeszcze nie raz tutaj zasiądzie, ale już no, z pewną wiedzą, którą zdobędzie u profesor Eleonory Stamp w St. Louis. I jak zawsze końcówkę zawsze oddaję głos mojemu gościowi. Więc Pawle, ostatnie słowa, ostatnie pożegnanie, podsumowanie do ciebie. Ostatnie pożegnanie, tak nie wiem, czy to tak zachęcające, ale bardzo, bardzo mi było miło, że mogłem tutaj z Tobą, Dominiku, porozmawiać i odpowiedzieć na Wasze pytania i no, serdecznie zachęcam do takiego właśnie
zastanawiania się nad wiarą, nad światem, nad rzeczywistością i do odwagi w czytaniu, studiowaniu świętego Tomasza, właśnie w tym, żeby podjąć ten wysiłek tego trenowania naszego myślenia i tego przyzwyczajania się też do poszukiwania, które bywa wymagające, ale zawsze, zawsze też jest takim zaproszeniem do tego, co jest ciekawe, co jest interesujące, co jest na pewno dla nas wszystkich jakoś ostatecznie bardzo życiodajne, coś, co pomaga nam stawać się lepszymi ludźmi w naszym rozumieniu świata i rzeczywistości, która jest wokół nas. Tak, dziękuję Ci bardzo, dziękuję Wam bardzo. No i no życzę Wam też bardzo dobrego, wielkiego tygodnia. Dobrego czasu, do Bożego czasu wejścia, przejścia wspólnie z Panem Jezusem, szczególnie Triduum Paschalnego, a na koniec, na zwieńczenie tego Triduum również wesołych świąt, wesołych spotkań z Waszymi bliskimi. I do zobaczenia następnym razem.